tym miejscu padł zalążek pomysłu budowy kopii samolotu Hansa Brandenburg C1. Rekonstrukcja samolotu Hansa Brandenburg C1 to wydaje mi się dosyć oryginalny sposób uczczenia odzyskania przez Polskę niepodległości. Pierwszy raz zastosowano logo, szachownicę biało-czerwoną. Był to samolot, na którym wykonano pierwszy lot bojowy w historii polskiego lotnictwa. No, wyzwanie w ogóle budowy tego pojazdu nie była to lekka sprawa. Rozpiętość skrzydeł 12 metrów. Stworzenie tej starej technologii budowy maszyn to naprawdę było wielkie wyzwanie. Wszystko przy tej budowie było wyprawą w przeszłość. Moja żona osobiście szyła kombinezony ze starych fotografii, wzorując się na naszych lotnikach. Każdy praktycznie element trzeba było budować tak jak rzemieślnicy 100 lat temu. No i udało się. 2 listopada Stefan Bastyr wraz z kilkoma kolegami pojawił się na lwowskiej Lewandówce, aby przejąć ją dla Polski. Zostali na nim z koniecznością walki ze zorganizowanymi bandami rabusiów, z perspektywą nadciągających od strony dworca głównego Ukraińców i z grupą samolotów, z których Austriacy na czas wymontowali skrawniki. Jedna z Hans została przez polskich mechaników pieczołowicie wyremontowana, doprowadzona do stanu lotnego, dorobiono lub zdobyto brakujące elementy i 5 listopada Stefan Bastyr z porucznikiem de Beren po raz pierwszy wystartowali na pokładzie takiego samolotu do lotu bojowego w ramach polskiego lotnictwa. Po kilkuminutowym locie samolot znalazł się nad stacją kolejową Persenkówka, gdzie porucznik de Beren ręcznie z tylnej kabiny zrzucił kilka bomb. Z tego momentu polscy lotnicy odbywali kolejne loty i działania lotnicze były bardzo istotnym elementem walk, które doprowadziły w końcu do przejęcia Lwowa przez Polaków. Porucznik Stefan Stec był to człowiek bardzo doświadczony jako pilot. W austriackim lotnictwie zdążył już zdobyć tytuł asa myśliwskiego, latał na jednosilnikowych samolotach. Stefan Bastyr, pasjonat lotnictwa i weteran działań lotniczych na froncie wschodnim i froncie bałkańskim. Jako znakomity lotnik dał się poznać. Ze Stefanem Bastyrem stał się taką ikoną lotniczych walk o Lwów. Uzyskali przydomek Stefki Wariaty. Hansa Brandenburg zapisała się na trwałe w polskim lotnictwie nie tylko jako samolot, który był pierwszy lot bojowy. Piloci latali na niej i walczyli w czasie wojny polsko-ukraińskiej, później również w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Możemy więc powiedzieć, że Hansa Brandenburg była tym samolotem, który umożliwił Polakom szczęśliwe dotarcie do końca ich drogi do wolności.